Witam, witam. It's 1st of January, so we have brand new hero of the month, Zora. Damn, she's ugly. But let's see if she's good. But before we start, hit the like button, and if you're new on the channel, remember to subscribe. Let's dive in and see how useful she'll be. Zora is a Holy Faction Paladin, good defensive class. If you give her emblems, she will have chance to increase her defense after receiving damage. She's a part of Legends 2024 family, so next year this will give her a bonus. 12 months looks like ages, but at least she has two passives. This character has innate resistance against mana reduction. We have more and more mana cut effects, so that's a really good one, especially with her slow mana. This character gains 5% mana when they receive a status ailment or a negative stock. Same story, great passive for a slow hero, especially with so many ailments in meta. Let's say she has magic troop max. This 5% is 0.73 tile. If you pair her with Bard for extra mana bonus, she'll be ready with 8 tiles after receiving 3 ailments. She has 830 on attack, 957 on defense, and 1602 on HP. Attack power is not that high, but defensive stats are great. She's a damage dealer, so I would build her offensively. Here, she's missing one attack node. With attack build, she has 1128 on attack, 1300 on defense, 2107 on HP, and she starts each battle with damage reduction for 6 turns. That's another good defensive effect. Mana speed is slow, so she needs 12 tiles to go off. With strong troops, you can speed her up to 10. You can make her faster if you pair her with Mika or Costume Sif. And remember that her passive speeds her up. Her Dawn Light Rally deals 300% damage to all enemies, cleanses status ailments from all allies. All allies get plus 20% attack and further plus 5% increase per each removed status effect, up to plus 60% attack in total for 4 turns, and Elemental Link gives all holy allies plus 10% additional special skill damage for 4 turns. This effect can't be dispelled. Let's break it down. Deals 300% damage to all enemies. Okay, it's all 300% with her attack stat is not amazing, especially at slow speed. It's not terrible though. Cleanses status ailments from all allies. Okay, cleansing ability is cool, because in current meta, we have many ailments. All allies get plus 20% attack and plus 5% per each removed status effect, up to plus 60% attack in total for 4 turns. That's a good one. If there's nothing to cleanse, she'll give plus 20% attack. If she will remove 8 effects, she'll give plus 60%. With full team, she will cleanse 5 or 8 effects usually, so it's easy to reach max cap. And Elemental Link gives all holy allies plus 10% additional special skill damage for 4 turns. This effect can't be dispelled. Okay, we know this effect from many heroes. You need to add this to skill. It's not a multiplier. So, if she hits for 300%, with this buff, she will deal 310%. And of course, till end of year, this will work only on holy heroes. Is Zora good? Yeah, she is pretty cool. Great stats, at least defense and HP, good defensive class and second LB effect, both fits her and makes her tanky, great passives, and solid skill with okay damage, good secondary effects, and nice link. The only issue is her speed.
It's not easy to use slow speed heroes in current meta. Or, I will say this bit different. If you use slow hero, you want him to be game changer. She's okay, but she's not a game changer. Positive is that her mana can't be cut, and she receives mana for each negative status effect, so she can be way faster even without mana buffers. She was designed for a tank position. Good defensive stats, defensive class, and second LB effect, but let's be honest, we won't see her on top level of competition. Top guys will use Shal or other holy heroes, but on lower level of competition, she might work well. On Titans, attack buff is pretty good, but we have better buffers. On challenge events, she's not great. 300% skill damage is not high enough. On bloody battles, speed matters. Slow is not great, but she's tanky. Her passives are great, and there are not many holy cleansers that are not healers. To be honest, I can't remember if there's even one. On buff boosters, she's still slow, but she's solid. She gives a buff to all and link to holy heroes. So with max cap, she can give holy heroes plus 100% more attack. Cleansing is cool, and with turning modifier, she can deal tons of damage. On rush, she can be ready with 6 tiles, that's cool, but I wouldn't use her on tank position. Maybe flank would be cool for her, but again, I doubt we'll see her on high level of competition. Overall, Zora is pretty solid. Great defensive stats, nice class, good second LB effect, amazing passives, and decent skill. Yes, she's slow, and yes, her damage could be higher. Maybe she's not the best yellow hero of the month. Maybe top guys won't use her, but for sure, she can be useful for many players. She's tanky, she's a nice damage dealer with supporting abilities, and there are many ways to speed her up. Is she worth? My queue in Holy Faction is long, and I have few great projects to build, but if you think she might be useful for you, there's nothing wrong in building her. Cause she might be great for free to play or even cheap to play guys that are not on the top level of competition. Let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews or test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest 1 stycznia i mamy oczywiście nowego bohatera miesiąca. Jest to Zora. Jezu, jaka ona jest brzydka. Ale zobaczmy, czy będzie dobra. Zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie go subskrybować. Wejdźmy w temat i zobaczmy, czy Zora będzie przydatna. Zora jest paladynem frakcji światłości. Paladyn to dobra defensywna klasa. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę zwiększyć swoją obronę po tym, jak otrzyma obrażenia. Jest częścią rodziny Legend 2024, więc w przyszłym roku dostanie bonus. 12 miesięcy oczekiwania, no to brzmi jak wieki. Natomiast przynajmniej możemy się cieszyć 2 pasywkami. Ta postać ma wrodzoną odporność na wyssanie many. Okej. Okay. Czym jest to wyssanie many? Wyssanie many jest bardzo głupim zapisem w wersji polskiej. Jej mana nie może zostać obniżona. I mamy coraz więcej postaci, które ścinają manę. Także to jest bardzo fajna pasywka, szczególnie dla postaci z wolną maną. Ta postać zyskuje 5% many, gdy otrzymuje efekt ze statusu lub gdy kumulacja będzie negatywna. I znowu tu nie do końca jest czytelny ten zapis.
Natomiast jest tutaj jest ta sama historia. To jest świetna pasywka dla wolnej postaci. Tutaj chodzi o negatywne efekty, które dostaje Zora. Nie wzmocnienia, a te negatywne efekty. Tych jest sporo w obecnej mecie. Dla przykładu, jeśli Zora ma zmaksowany oddział magiczny, to te 5% many, 5% tak, many, to jest dla niej 0,73 klocka. Jeśli sparujecie ją z Bardem, dla dodatkowej regeneracji będzie gotowa po 8 klockach w momencie, kiedy otrzyma zaledwie 3 jakieś negatywne efekty. Zora ma 830 ataku, 957 obrony i 1602 punkty życia. Siła ataku nie jest zbyt wysoka, natomiast defensywne statystyki są świetne. Natomiast jest to postać zadająca obrażenia, więc ja bym ją budował ofensywnie. Tutaj brakuje jej jednego talentu ataku, także zbudowana w atak miałaby 1128 ataku, 1300 obrony, 2107 punktów życia i zaczyna każdą walkę z redukcją obrażeń przez 6 tur. I to jest kolejny dobry defensywny efekt. Szybkość many jest wolna, więc potrzebuje 12 klocków, żeby się odpalić. Z silnymi oddziałami można ją przyspieszyć do 10. Można odpalać ją też dużo szybciej, używając na przykład Mikę z Ninja albo Costume Sif. No i pamiętajmy o tym, że jej pasywka też ją przyspiesza. Jej świetlisty napływ zadaje 300% obrażeń wszystkim przeciwnikom, oczyszcza status wszystkich sojuszników z dolegliwości, wszyscy sojusznicy otrzymują plus 20% do ataku i kolejne 5% za każdy zdjęty efekt ze statusu, maksymalna premia wynosi plus 60% do ataku łącznie przez okres 4 tur. Spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom światłości plus 10% do obrażeń od umiejętności specjalnej na okres 4 tur, efekt nie może być odwołany czarami. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 300% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Ok, bije wszystkich, 300% z jej współczynnikiem ataku, no to nie jest imponujący wynik, szczególnie przy wolnej manie, ale nie jest też to bardzo zły wynik. Oczyszcza status wszystkich sojuszników z dolegliwości. Ok, czyszczenie zawsze w cenie. W obecnej mecie mamy bardzo dużo negatywnych efektów statusu. Wszyscy sojusznicy otrzymują plus 20% do ataku i za każdy oczyszczony efekt dodatkowe 5%, maksymalnie do plus 60%. Ok, i to jest bardzo dobry efekt. Jeśli nie ma nic do czyszczenia, to Zora da plus 20% ataku. Jeśli usunie 8 efektów, da plus 60%. Przy pełnej drużynie to zazwyczaj będzie czyściła 5 albo 10 efektów, więc bardzo łatwo jest osiągnąć ten maksymalny pułap. No i spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom światłości plus 10% do obrażeń od umiejętności specjalnej na okres 4 tur i nie można tego odwołać. Ok, znamy ten efekt z wielu postaci i to trzeba dodać. To nie jest mnożnik, to się dodaje, więc jeśli Zora na przykład bije za 300%, to z odpalonym takim spoiwem uderzy za 310%. No oczywiście do końca roku to spoiwo będzie działało tylko na postacie światłości. Czy Zora jest dobra? Jest całkiem niezła. Ma świetne statystyki, przynajmniej te defensywne. Dobrą defensywną klasę i drugi efekt przełamania. Obie te rzeczy pasują do niej i sprawiają, że jest bardzo wytrzymała. Ma świetne pasywki i solidną umiejętność specjalną z ok obrażeniami i dobrymi dodatkowymi efektami, plus do tego dochodzi spoiwo. Jedyny problem jest taki, że jest wolna. Nie jest łatwo używać wolnych postaci w obecnej mecie, albo inaczej to powiem. Jeśli używamy postaci z wolną maną, to chcemy, żeby to był game changer. Postać ofensywna uderzy raz i jest koniec gry. Zora jest solidna, ale zdecydowanie nie zmienia gry. Pozytyw jest taki, że nie można obniżyć jej many, dodatkowo otrzymuje manę za każdy negatywny efekt na nią rzucony, więc może być dużo szybsza, nawet bez używania dodatkowych podbić many. Została stworzona prawdopodobnie z myślą o pozycji tanka,
ma dobre defensywne statystyki, defensywną klasę i efekt drugiego przełamania, ale bądźmy szczerzy, nie będziemy jej oglądać na pozycji tanka na tym górnym poziomie rozgrywek. Jeśli tam ktoś będzie chciał podobną postać ustawić, to sobie Szala z konstruktów weźmie, albo inną postać świętości, ale na niższym poziomie rozgrywek może bardzo fajnie działać. Na Tytanach to wzmocnienie ataku jest całkiem niezłe, natomiast no nie zawsze tam będzie coś do usunięcia, więc mamy lepsze postacie podbijające atak. Na wydarzeniach nie jest zbyt dobra, 300% obrażeń z umiejętności specjalnej to nie jest wystarczająco dużo. Na krwawych jatkach szybkość ma znaczenie, wolna mana nie jest idealna, natomiast Zora jest wytrzymała, jej pasywki są świetne. I nie ma zbyt wielu żółtych postaci, które czyszczą status, które nie są medykami. A tak szczerze, to nie pamiętam, czy jest choćby jedna. Na podbitych ulepszeniach jest nadal wolna, ale jest ok. Daje podbicie wszystkim, dodatkowo spoiwo żółtym postaciom. I przy tym maksymalnym progu podbicia ataku jest w stanie żółte postacie podbić o plus 100%. Czyszczenie statusów jest tu bardzo fajnym dodatkiem, a z modyfikatorem turniejowym Zora jest w stanie bić bardzo mocno. Na szturmie może być gotowa po 6 klockach i to jest ok, natomiast nadal za bardzo nie widzę jej na szturmie jako tanka, może tam jako flanka by lepiej działała, natomiast znowu wątpię, że ktoś na wyższym poziomie rozgrywek będzie jej tam używał. Podsumowując, Zora jest całkiem solidna. Świetne defensywne statystyki, niezła klasa, dobry efekt drugiego przełamania, świetne pasywki i niezła umiejętność specjalna. Tak, jest wolna, a jej obrażenia mogłyby być wyższe. Może nie jest to najlepsza żółta postać miesiąca, jaka była. Może topowi gracze w ogóle nie będą jej używać. Ale myślę, że spokojnie może być przydatna dla wielu graczy. Jest wytrzymała. Zadaje w miarę ok obrażenia i ma fajne zdolności wspierające. No i jest sporo opcji, żeby ją przyspieszyć. Czy jest warta tego, żeby ją zrobić? Jeśli chodzi o mnie, to moja kolejka w żółtym kolorze jest długa i mam tam kilka świetnych projektów do zrobienia. Natomiast jeśli wy uważacie, że dla was może być przydatna, to nie ma nic złego w tym, żeby ją zbudować, bo może być świetną postacią dla graczy nie wydających pieniędzy lub wydających pieniądze od czasu do czasu. Dla osób oczywiście, które nie są gdzieś tam na tym najwyższym poziomie rozgrywek. Dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.